Witajcie w kolejnym odcinku gry Dragon Age. Czy jesteście gotowi na kolejną przygodę w fantastycznym świecie pełnym mrocznych pomiotów? Bez zbędnych zwłok, wyruszmy w kolejną epicką podróż. No to zaczynamy! Opuszczony budynek, co zwraca uwagę w gęsto zaludnionej dzielnicy. Idziemy tam. Widzisz to? Łapka. Mamy! Tak. Nie.
jednak dam mu teraz ten awans i rozwinę mu siłę. I wybiorę mu szampierza. Premia za specjalizację to jest plus 2 do zręczności, plus 1 do obrażeń, szansy trafienia. Szampierze to doświadczeni wojownicy, którzy nie noszą ciężkich, krępujących ruchy pancerzy, a w walce bazują na lekkich, bardzo precyzyjnych atakach. Doświadczeni szampierze posiadają nadnaturalny refleks, dzięki któremu unikają niezgrabnych ataków wroga. Sami zaś uderzają z niezwykłą precyzją. I rozwinęłabym mu mistrzowskie wyszkolenie bojowe. Postać ma ogromne doświadczenie bojowe i zyskuje małe premie do ataku i pancerza. Wojownicy i łotrzykowie zyskują dostęp do talentów broni najwyższego poziomu. Magowie są w stanie wytrzymać silniejsze ataki, nim będą zmuszeni do przerwania zaklęcia. Dobra. O, i rozwinęłabym mu również mistrz dwóch broni. Tylko nieliczni potrafią panować trudną sztukę walki dwiema broniami w stopniu mistrzowskim. Ta postać należy do tego elitarnego grona. Jest w stanie dzierżyć w obu rękach broń niezależnie od jej rozmiaru, a koszty wytrzymałości wszystkich talentów związanych z walką dwiema broniami zostają obniżone. O, ciekawe, czy w sumie miała możliwość teraz założenia mu drugiego miecza. Bo to na rękę z jednej strony. No dobra. Tak, mogę. Dobra. Będę walczyć na dwa miecze. Jestem za. Ale Zewranowi bym dała sztylet Duncana. Jak zechcesz. To coś, piesku, wejdź tam pierwszy. Gdzieś pułapkę, dobra? Nie, Zewran, nie idź tam. Nie, ja się zajmę pułapką. Na tych typa. Thank you.
Gdzie to wychodzi? Gdzieś tu. No ja nie widzę tej pułapki. Dobra, tym magiem krwi musiał się zająć na pewno. Dałoby, żeby zrobiła trochę miksturek.
przyjemnością. Oczywiście. Ten obraz jest piękny. Chciałem także. Ten? No, podobają mi się takie obrazy. Naprawdę coś się robi z tą krwią. Chyba taki sam posąg, jaki wtedy znaleźliśmy stamtąd w ruinach. A tu mamy cmentarzyk poświęcony ku czci jakiemuś bóstwu. Ciekawe, jakie to bóstwo jest, nie? Więc fajnie by było ich zapytać w sumie. Ale no cóż, właśnie tego już nie dowiemy. Ile to książek. Nie mogę tego jakoś ładnie na półce poukładać. A nie, nie mogą. Są pozajmowane. Cóż. Tutaj jest pułapka. To jest chyba Fenharel, mi się wydaje. Czemu on tu nie wykrywa? Dobra, nie klikam. Ale jednoznacznie mi się kojarzy to urządzenie. Może to jest coś innego? A może to ma służyć do tortur? Nie wiem, nigdy nie klikam. Nie wiem, co tam jest. Dobra. Zapomniałam o tym. On piękny jest ten obraz. Nie mówiłam, że to jest pułapka. Widzisz to? To pułapka. No.
chcecie, to tylko przyjdą za nami. Zefran, co ty robisz? Natychmiast jeśli zostanę zniszczony, będę walczyć. Musimy zwyciężyć. Zebra, jak już tak lecisz? Chociaż... Rozbiję tę barykadę. O, cudownie. Światło nie znam. Dobra, jak zechcesz. Rozkazuj. Dobra. Spróbuję ich spulować, chociaż częściowo. Tak zrobię. Część rozwaliliśmy.
pora spróbować kolejną. Widzicie? Można się już zająć pozostałymi. Tak zrobię. Nie ma już tych topów. To znowu będą kolejne.
A mam mnóstwo krwi. Chciałem w końcu już ten opuszczony budynek opuścić. Naprawdę. Jestem gotów. Dobrze. Tak zrobię. Jak zechcesz. Opis do kodeksu, tarcza magistra. W dzień, który ukończono budowę wielkiej katedry Urle, został archont Wespazjan. Przez 3 dni każdy lord magister w imperium żył otoczony murem opancerzonych strażników. Kiedy Hadariusa, następcę zamordowanego, ogłoszono w końcu archontem, pierwszy zapinacz kręgu Minratus wręczył mu dar. Zdobiony srebrem łańcuch wykonany z czystego lyrium.
Jego ogniwa zostały wzmocnione zaklęciami, dzięki czemu chroniła właściciela niczym tarcza. Mieszane w niego ciosy odbijały się nieszkodliwie na boki. Niestety, Hadarius przekonał się, że tarcza nie zapewniła obrony przed trucizną. Więcej takich wróci. Super. Tego zostawię. Robi się. Aha, dobra, nie, to nie idź. Pies wytrzyma najwięcej. On jest tankiem tutaj. Nie wiem, jak ci się udało przetrwać tak długo. To szczęście czy opatrzność? Nieważne. Tego nie przeżyjesz! Myślisz? Znowu lustra.
przyjemnością. Trzeba wracać. Magia istnieje po to, by służyć człowiekowi. Błogosławieni stróże pokoju, obrońcy sprawiedliwych. Jego dar. Mam kontrolne zadanie. Kantorka wynagrodziła się za pozbycie się bandytów z całą kadenerii. Jego dzieci. Dobra. A my pozbędziemy się kolejnych zbogów. Kontynuuj. Coś ekstra w imię przyjaźni. Tak. Ukończone zadanie. Krwawe ostrzeżenie. Zaznaczyłeś fanutowe drzwi domów czterech rodzin magów oskarżonych o praktykowanie magii krwi. Teraz zakon może już nadejść. Te rodziny będą bezpieczne. No i tyle w temacie. Porozmawiać z sierżantem. Dobrze móc znów cię widzieć. Tak. Potrzebujesz jeszcze pomocy? Mam skargi dotyczące karczmy pod nienażartym szlachcicem. Wygląda na to, że stała się celem inwazji jakichś najemników. Do niczego poważniejszego jeszcze nie doszło. Najemici przeszkadzają pewnie szlachcicom w prowadzeniu wysublimowanych konwersacji. Obij paru łobuzów. Barmanka nie ma nic przeciwko odrobinie krwi albo sportu, jak to nazwała. Kapitan powiedział, Denerim nie zatęskni za paroma martwymi najemnikami. Rób, co uważasz za stosowne. I powodzenia. Zaktualizowane zdanie. Czerwone wiosła. A, no wiedziałam, co z nim będzie. Załatw sprawę najemników w karczmie pod nienażartym szlachcicem. Sierżant Kylon mówił, że karczmarka nienażartego szlachcica skarżyła się, że najemnicy zakłócają spokój pozostałych gości. Poprosił cię, by pozbyć się tych najemników z karczmy. Siłą? Jeśli to konieczne. Dobra, ale to pójdziemy później dalej. Wrócę do obozu. Czyż możemy stąd? Dobra. Dobra. Jak miło z twojej strony. Bardzo ci dziękuję. Tak. Cudownie. Jeśli jest coś, co mogę dla ciebie zrobić, proszę, proszę, powiedz. Słyszałeś jakieś plotki? Arlesa Izolda, młoda orlezjanka, która poślubiła Arla Emona, podobno próbowała otruć męża, żeby móc poślubić jego brata, Bana Tigana. Najświętsza prawda! Tak w każdym razie mówi się na gościńcu. Wiesz albo nie, jak chcesz. Pokaż mi swoje towary, Bodom. Z pewnością spodobają ci się dobra, które z synem zebraliśmy. Dla ciebie zniżka. To miło, miło. Zaklęcie? Tak. Potrzebuję coś zakląć. Zaklęcie! Ostrze Marika. Nie chciałabym zakląć tutaj, może... O! Runę paraliżu. Spróbuję.
To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.